Na zachodnim brzegu Puszczy Kampinoskiej, 55 km od Warszawy, wśród równin mazowieckich, nad rzeczką Utratą, leży wieś Żelazowa Wola. To tutaj osiadł przybyły z Francji Mikołaj Chopin. Tutaj poznał i zakochał się w uroczej Justynie z Krzyżanowskich i z nią się ożenił. Państwo Chopinowie mieli czworo dzieci, trzy córki, Ludwikę, Izabelę i Emilię oraz jednego syna, Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin przyszedł na świat w majątku w Żelazowej Woli 1 marca 1810 roku. Dzieciństwo Fryderyka nie było jednak związane z Żelazową Wolą, ponieważ już jesienią 1810 roku rodzina Chopinów przeniosła się na stałe do Warszawy. Żelazowa Wola sławna jest dziś na cały świat, licznie odwiedzana przez pianistów i melomanów, znawców muzyki oraz zwykłych turystów. Wszystkich, którzy chcą poznać miejsce urodzenia jednego z największych kompozytorów. Obecnie w Żelazowej Woli znajduje się muzeum, dom urodzenia Fryderyka Chopina i park. Od pierwszej niedzieli maja do ostatniej niedzieli września w Żelazowej Woli trwa sezon koncertów chopinowskich. Państwo Chopinowie zajęli w stolicy duże mieszkanie w skrzydle Pałacu Saskiego. Pani Justyna z zamiłowaniem grała na fortepianie. U swego syna niezwykle szybko dostrzegła zainteresowanie muzyką. Sześcioletni Frycek zaczął pobierać lekcje gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego. W roku 1817 siedmioletni Fryderyk pod okiem nauczyciela skomponował swój pierwszy utwór – Polonez G-moll, zwany Młodzieńczym. Już jako dziecko Chopin występował publicznie i stał się ulubieńcem warszawskich salonów. Pisano o nim w lokalnej prasie. Cudownie utalentowane dziecko znała cała Warszawa. Swoje zdolności muzyczne Chopin rozwijał w Szkole Głównej Muzyki pod kierunkiem Józefa Elsnera. Wtedy powstały jego kolejne kompozycje. Rondo a la Krakowiak, opus 14, Trio G-moll, opus 8, Fantazja na tematy polskie, opus 13, Koncert fortepianowy F-moll opus 21 i E-moll opus 11. Studia ukończył z oceną Szczególna zdolność, geniusz muzyczny. Fryderyk Chopin opuścił Warszawę w przeddzień Powstania Listopadowego. Współczesna Warszawa pamięta o kompozytorze. Spacerując ulicami stolicy, odnajdziemy wiele miejsc, w których 200 lat temu bywał słynny kompozytor. W kościele Świętego Krzyża można odwiedzić jego serce. W Warszawie znajdują się też pomnik Fryderyka Chopina, Łazienki Królewskie, Muzeum Fryderyka Chopina, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Imieniem kompozytora nazwano między innymi Uniwersytet Muzyczny oraz Port Lotniczy. W stolicy nie brakuje muzyki Fryderyka Chopina, którą można usłyszeć podczas licznych koncertów. Czternastoletni Fryderyk Chopin został zaproszony przez rodziców swojego szkolnego kolegi Dominika Dziewanowskiego do ich majątku Szafarni. W Szafarni Chopin zetknął się z polskim folklorem, który miał wpływ na jego kompozycje. Słuchał pieśni ludowych, muzyki wiejskich, grajków, zapoznał się z wiejskimi obrzędami. Pod wpływem wszystkich tych doświadczeń młody Chopin zaczął komponować mazurki inspirowane rodzimymi tańcami. Gdy w 1830 roku na zawsze opuścił kraj rodzinny, wywiózł wspomnienia polskiej historii, zabytków, a także folkloru, które w przyszłości stały się źródłem muzycznych arcydzieł. Dziś w Szafarni działa ośrodek chopinowski, który prowadzi przede wszystkim działalność koncertową –
a także organizuje Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży. W roku 1830, w przeddzień powstania listopadowego, Chopin wyjechał z Polski, aby dalej kształcić się i nawiązać szersze kontakty artystyczne. Nigdy więcej nie udało mu się wrócić do kraju. Przez resztę życia mieszkał we Francji. Tam poznał wielu kompozytorów, poetów i artystów. Komponował, koncertował i udzielał lekcji gry na fortepianie. Przez całe życie walczył z postępującą chorobą. Kompozytor zmarł 17 października 1849 roku w Paryżu w wieku 39 lat. Został pochowany na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu. Serce Chopina, zgodnie z jego wolą, przywiozła do Warszawy siostra kompozytora Ludwika. Fryderyk Chopin pozostawił po sobie wiele wspaniałych kompozycji, głównie fortepianowych. Między innymi etiudy, nokturny, walce, sonaty, preludia, ballady, scherca, mazurki, polonezy. W swej twórczości często nawiązywał do polskiej muzyki ludowej. Niejednokrotnie w jego utworach pojawiają się rytmy taneczne kujawiaka, oberka, mazura i poloneza.